Witajcie w nowym filmie. W tym filmie chciałabym Wam pokazać, jak w sposób ekologiczny sprzątam moje mieszkanie. Tylko na początku kilka słów wyjaśnienia. Nie będzie to zwykłe ekologiczne sprzątanie produktami, które przygotowałam własnoręcznie, ale posprzątamy dzisiaj chatę półproduktami. A wynika to z tego, że pewnego dnia, gdy sprzątaliśmy, skończyły mi się moje własnoręcznie przygotowane środki czystości i w sumie stwierdziłam, że spróbuję posprzątać wszystko półproduktami. Udało się, dlatego chcę Wam dzisiaj pokazać, że wcale nie trzeba robić własnych środków czystości, można wszystko ogarnąć za pomocą kupionych półproduktów. I teraz tak, kilka słów wyjaśnienia. Oglądam czasami filmiki pokroju Clean With Me, żeby zobaczyć, jak sprząta świat, i zawsze mnie zastanawia, czemu te youtuberki sprzątają czyste mieszkania. Przepraszam, tu odbywa się życie, tu jest brudne lustro, za co mam nadzieję mi wybaczycie, ale po prostu chciałam Wam pokazać, jak to wygląda naprawdę, a nie sprzątać przed sprzątaniem, co by było bez sensu. Generalnie w mieszkaniu panuje trochę większy bałagan niż zwykle, bo sprzątaliśmy ponad tydzień temu, a w przeciągu poprzedniego tygodnia mieliśmy tutaj szpital polowy wirusowy, więc kompletnie nie chciało nam się ogarniać mieszkania, więc wygląda to jak wygląda, ale dzięki temu zobaczycie, jak te półprodukty wspaniale poradzą sobie ze wszystkim brudem. To chyba wszystko. Nie wiem, czy pokażę Wam wszystko, w sensie każdą rzecz, którą dzisiaj wykonam. Myślę, że pokażę Wam jakieś najbardziej wartościowe triki, tak żebyście wyciągnęli jak najwięcej z tego filmiku. Na początek pokażę Wam, jakich półproduktów będę używać. Z tych półproduktów robię również własne środki czystości. Tutaj wrzucę Wam linka, w którym pokazuję, jak robię te środki, ale absolutnie nie musicie robić tych środków. Pokażę Wam dzisiaj, jak sprzątnąć mieszkanie w sposób ekologiczny bez robienia półproduktów. To jest najzwyklejszy ocet. Ja zawsze ocet kupuję w szkle, bo jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne niż ocet w plastiku. Jest to sprawa oczywista. I tak, od najprostszej rzeczy, najbardziej podstawowej, jest to soda oczyszczona, którą możecie chyba dostać nawet w Rossmanie. Drugą rzeczą jest węglan sodu, jest to tak zwana soda kalcynowana. Jest to odpowiednik sody, który wyczyści Wam większy brud, ma większą ścieralność, ma wyższe pH, przez co bardziej jest przeznaczony do rzeczy, które są bardziej zabrudzone. I ostatnią rzeczą jest nadwęglan sodu. Ma on takie większe nieco granulki niż soda oczyszczona i węglan sodu. Ja nadwęglanem sodu sprzątam toaletę. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Nie jest to półprodukt, który jest konieczny w sprzątaniu, jednak ja nie wyobrażam sobie bez niego sprzątania, bo jest to doskonały ekologiczny wybielacz. Podczas połączenia nadwęglanu sodu z gorącą wodą wydziela się aktywny tlen, który usuwa plamy i zabrudzenia. Brzmi jak reklama proszku do prania, ale wcale tak nie jest. I teraz tak, te półprodukty są w woreczkach strunowych. Czasami możecie dostać w drogerii ekologicznej półprodukty w słoikach, w litrowych słoikach, jak kiedyś tak kupowałam. Jednak jak kupowałam mój zapas, bo zapasy uzupełniam raz na kilka miesięcy, nie było takiej opcji, więc są to półprodukty w woreczkach strunowych i tak wydaje mi się to bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż kupowanie gotowych środków czystości, które nie zawsze są ekologiczne w plastikowych opakowaniach, bo te półprodukty wystarczają naprawdę na bardzo długo. Ja Wam pokażę, jakie ilości wykorzystuję do konkretnych rzeczy. Jeżeli miałabym wymienić jakąkolwiek wadę mydeł w kostce, jest to to, że niestety zostawiają zacieki i na umywalce, i na prysznicu, i na wannie. Moim zdaniem jest to jedyna ich wada, z którą trzeba się pogodzić. Ja nie mam tyle samozaparcia, żeby po każdym użyciu tych sprzętów szorować je do czysta, no nie starczyłoby mi życia. I z racji tego, że zlew wygląda, umywaka wygląda jak wygląda, użyję dzisiaj do niej
sody kalcynowanej, która jest nieco mocniejszym ścieraczem w porównaniu do sody oczyszczonej. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Ja w sumie od samego początku przejścia na Zero Waste i najbardziej ekologiczny tryb życia używam do sprzątania szczotek z włosiem z agawy. Agawa jest to taka roślina, więc szczotka jest pochodzenia roślinnego, nie ma w niej produktów odzwierzęcych. Ta szczotka jest drewniana, myślę, że ma spokojnie ponad 2 lata i cały czas daje radę. I cały trik dotyczący sprzątania umywalki i wanny półproduktami polega na tym, że biorę albo nadwęglan, albo węglan sodu, albo sodę oczyszczoną, w tym przypadku węglan sodu, bo umywalka jest bardzo brudna. Posypuję półproduktem powierzchnię, którą chcę wyczyścić, polewam odrobiną wody i szoruję szczotką. I w sumie na tym polega cały trik. I teraz jak mówię to na głos, to aż mi głupio o tym mówić, ale czyż najprostsze rzeczy nie są najlepsze? Jeszcze małe wyjaśnienie, nadal w uwalonym lustrze. Ja nie używam rękawiczek lateksowych do sprzątania. Po pierwsze, ze względu na komfort, rękawiczki lateksowe są dla mnie okropne, ręce się w nich pocą i w ogóle fujka. Po drugie, ze względu na środowisko, po prostu, no, te rękawiczki są najczęściej wykonane z tworzyw sztucznych, a jeżeli używamy półproduktów, które pokazuję, nic nam się raczej nie powinno stać z rękami, jeżeli nie mamy uczuleń na dany półprodukt. Poza tym ja używam pośredników, jakim jest szczotka, którą pokazałam, więc tak naprawdę nie dotykam bezpośrednio tych półproduktów i nie widzę sensu używania rękawiczek w takim wypadku. Umywalka już wygląda prawie dobrze, zostało jeszcze trochę kamienia, który popryskam octem, zostawię na jakieś 15-20 minut i doszoruję to szczotką. I od zawsze, niezmiennie, po rezygnacji z papierowych ręczników, nadal używam szmatek, które są wykonane ze starego prześcieradła. Wycieram nimi do sucha powierzchnię i jak widzicie, nawet ich nie obszywam. One naprawdę są w codziennym użyciu. I biorę je razem z ręcznikami i naprawdę nic z nimi się nie dzieje. Tutaj podlinkuję film, w którym pokazuję, jakie robię. Jest to naprawdę bardzo proste. Jeżeli spryskuję kamień, to ocet nie jest rozrzedzony wodą. I teraz właśnie popryskam kamień, a potem do przecierania blatów doleję wody w proporcji mniej więcej 1/3 octu na 2/3 wody, ale możecie też pomieszać pół na pół, nie ma różnicy. Tak naprawdę ocet nie zniszczył jeszcze żadnej powierzchni. Nie czyściłam nim marmurów, ale niewielkie stężenie bez problemu poradzi sobie z drewnianym blatem bądź z blatem z sztucznego tworzywa. Taki mały bonusik, pro tip do zasłony prysznicowej. To jest zwykła bawełna z IKEA, bawełna zasłonowa. Na początku mieliśmy tu PCV, które było dedykowane pod prysznic, czyli najzwyklejsza folia. Ona się brudziła, były straszne zacieki od mydła. Dodatkowo przeczytałam, że taka zasłona z tworzywa sztucznego wydziela związki endokrynnie czynne, które zaburzają naszą gospodarkę hormonalną. Poza tym nie dało już jej się doprać i nic zrobić z tymi zaciekami z mydła, więc wymieniliśmy to w sumie trochę ryzykując, bo nie widziałam nigdzie takiego rozwiązania na materiał zasłonowy z IKEA i on jest trochę grubszy. To jest 100% bawełna, sprawdza się spoko, woda przez niego nie przecieka. Jeżeli ktoś będzie stał przed problemem kupna zasłonki prysznicowej, to jak najbardziej polecam po prostu zakup najzwyklejszego materiału na takie zasłony okienne.
Pamiętajcie, żeby na koniec dobrze wszystko spłukać z wanny. Nad węglem sodu spłukuje się gorzej niż soda oczyszczona. Dobra, chyba czas na lustro. Lustro ogarnięte za pomocą mieszanki wody i octu i wielorazowej szmatki i w sumie ogarnę tak wszystkie powierzchnie płaskie w mieszkaniu. I proszę, po kamieniu ani śladu. Czasami trzeba troszeczkę doszorować szczotką, ale jeżeli kamień jest powiedzmy tygodniowy, to wystarczy popryskać samym octem. Jeżeli nie chce Wam się szorować, a chcecie wzmocnić moc octu, to wystarczy go podgrzać, tylko wtedy raczej wlewajcie go do butelki ze szkła, a nie z plastiku, bo jeżeli go podgrzejecie do 100 stopni, to ta butelka z plastiku może po prostu się stopić. Teraz, moi drodzy, trik życia. Stoicie przed przełomowym momentem sprzątania toalety bez WC-kaczki z zagiętą główką. Chodzi o to, że pytaliście mnie, jak sprzątam kibelek. Nie bójcie się, nie pokażę Wam tego. Jest to poza moją świadomością, tylko powiem Wam, jak to robię. To jest szczotka zegawy, która służy pierwotnie prawdopodobnie do mycia naczyń. Ta główka jest demontowalna i ja mam ją zamontowana odwrotnie niż powinno się to robić, przynajmniej odwrotnie niż pokazują to zdjęcia producentów w sklepach. I zobaczcie, że ta szczotka jest wygięta tak samo jak te wszystkie chemiczne syfy typu WC kaczka. I mój trik polega na tym, że biorę sobie zawsze szklankę nadwęglanu sodu. Jest to wybielacz, który pod wpływem wysokiej temperatury wydziela tlen, który ma bardzo dobre właściwości czyszczące. I wsypuję do toalety około szklankę nadwęglanu sodu, zagotowuję kilka litrów wody i te kilka litrów wody wlewam do tego kibelka z nadwęglanem sodu. Zacznie to Wam pracować, bo zacznie się wydzielać tlen. Kibelek zamykam, daję mu spokój na około pół godziny. Po pół godzinie biorę szczotę i doszorowuję zakamarki, z którymi nie poradził sobie aktywny tlen z nadwęglanu sodu. Do kibelka nie używamy żadnej chemii, prócz tej chemii, którą przed chwilą pokazałam, i ma się dobrze i kamień się nie osadza i naprawdę polecam tę metodę. Ta szczotka też ma chyba, nie wiem, na pewno rok z hakiem i jak widzicie wygląda spoko. To też jest drewno z włosiem z agawy. Kibelek się moczy, chciałam tylko dodać, że to co przed chwilą powiedziałam, czyli zalanie nadwęglanym sodu wrzątkiem jest też doskonałym sposobem na odetkanie zlewu bądź umywalki. Chciałabym Wam też pokazać mój nowy proszek do prania, który aktualnie testuję. Jest to proszek polskiej marki Balea. Zawsze mylę nazwy i mówię, że to jest Baila, tak się według mnie łatwiej wymawia, no ale jest to Balea. Nie wiem, ja sobie łamię na ten język. Jest to ekoproszek. Ja nigdy nie robiłam swoich proszków do prania. Po eksperymencie z mydłem marsylskim, które było napisane, że nadaje się do prania, ale kompletnie zetkało cały przewód pralki. Myśleliśmy już, że będziemy musieli kupować nową pralkę, bo nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Okazało się, że z mydła stworzył się jeden wielki glut w rurze pralki. Na szczęście ogarnęliśmy sprawę i pralka nadal chodzi. Chciałabym Wam pokazać ten proszek, bo mają tutaj dość sprytne rozwiązanie. Czasami do proszków dołączane są plastikowe miarki. Natomiast tutaj jest to miarka wykonana z fragmentu opakowania. Wydaje mi się, że jest to dość ciekawe eko rozwiązanie, warte uwagi. Chciałam jeszcze dodać, że ja od bardzo, bardzo dawna nie używam płynu do płukania. Jest to jak dla mnie zbędny gadżet podczas prania, szczególnie jeżeli kupujemy taki konwencjonalny. Udowodniono, że płyny do płukania mogą zawierać m.in. ftalany, które
są środkami endokrynicznymi, mogą one zaburzać płodność, zaburzać gospodarkę hormonalną człowieka. Tak naprawdę płyn do płukania służy tylko zmiękczaniu tkanin. Dla mnie nie jest to potrzebne, on w żaden sposób nie chroni tkaniny, tylko je oblepia. Co więcej, na niektórych tkaninach nie jest skazane używanie płynu do płukania, między innymi jest to chyba Polar, ale nie jestem pewna, także jeżeli kupujecie płyn do prania, sprawdźcie, czy posiada on jakieś ekocertyfikaty, bądź czy jest z ekomarki. Ponieważ jeżeli na płynie do płukania jest po prostu napis kompozycja zapachowa, jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej, ale tak naprawdę nie wiemy, co się tak tam znajduje, może też być perfum po angielsku, a kompozycja zapachowa po polsku. Mogą to być m.in. ftalany. To wszystko oczywiście, co przed chwilą powiedziałam na temat kompozycji zapachowych, dotyczy też wszelkich brisów do kontaktu, wszelkich takich różnych dziwacznych rzeczy, z których wystają bambusowe patyczki, które rozplają zapach. W życiu nie przyniosłabym czegoś takiego do mojego domu i nie użyła. Ja wiem, że wszystko jest chemią, ale możemy wybierać rozsądnie, możemy po prostu nie wprowadzać do naszego organizmu takich substancji, które zaburzają nam hormony. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię i nie wiecie, czym są związki endokrynieczynne, to polecam Wam mój film, w którym wyjaśniam, jak one działają na nasz organizm i gdzie mogą się znajdować. Kuchnię ogarniam podobnie jak łazienkę, czyli powierzchnie płaskie. Sprzątam mieszaniną wody i octu, zlew sprzątam sodą oczyszczoną bądź sodą kalcynowaną, w zależności od stopnia zabrudzenia. Natomiast chciałabym Wam pokazać tabletki do zmywarki. Są jakieś nowe, mam je pierwszy raz, bo przeczytałam, że Frosch niestety zaczął testować na zwierzętach, a Frosch też ma takie kapsułki w rozpuszczalnej folii. Ja sama kiedyś robiłam proszek do zmywarki, jednak miał on dużo półproduktów, m.in. cytrynian sodu, który musiałam zamawiać i ostatecznie stwierdziłam, że bardziej ekologiczne jak dla mnie będzie kupowanie po prostu gotowych, ekologicznych tabletek z rozpuszczalną osłonką. Miałam też tabletki Ludwig i też były spoko, tylko te na przykład nie mają w sobie żadnej folii oprócz tej rozpuszczalnej osłonki, natomiast Ludwig ma taką folię w opakowaniu, no ale i tak to jest bardziej less waste niż takie tabletki, w której każda jest zapakowana w folijkę. I jeżeli chodzi o zmywarkę, jest to najlepsze urządzenie w ogóle życia i nie wyobrażam sobie egzystować bez niej, no dałabym radę, ale nie muszę. Natomiast jeżeli chodzi o zmywarkę, to przeczytałam, że niektórzy wstępnie opłukują naczynia bądź nawet je myją, co jest dla mnie zupełnie bez sensu, bo ja nigdy tego nie robię. Oczywiście no, jak są resztki jedzenia, no to wiadomo, że nie włożę z tymi resztkami jedzenia do zmywarki, ale nigdy nie opłukuję talerzyków, misek od sosów i nasza zmywarka radzi sobie z nimi doskonale i naprawdę spróbujcie, jeżeli płuczecie wcześniej naczynia, spróbujcie tego nie robić i zobaczcie, czy będzie to jakaś różnica. Ja jeszcze polecam, jeżeli chodzi o zmywarkę, to nasza na początku też nie domywała. Polecam pogrzebać w instrukcji i ustawić opcję, że macie twardą wodę, wówczas zmywarka będzie pobierała więcej soli i dzięki temu woda będzie bardziej miękka i być może, tak jak nam, będzie Wam bardziej domywała naczynia. Ja naprawdę nie narzekam. Jeżeli chodzi o sól, to kupuję taką najzwyklejszą, jednoskładnikową. Ostatnio chyba miałam sól z Lidla. Moi drodzy, myślę, że w tym miejscu zakończymy. Oczywiście nie pokazałam Wam wszystkiego, ale myślę, że pokazałam Wam coś, co może Was zainspirować, może coś, czego nie wiedzieliście, może boicie się sprzątać naturalnymi środkami, bo uważacie, że musicie stworzyć laboratorium małego Dextera, a to, tak jak Wam pokazałam, nieprawda. Tak naprawdę nie lubię sprzątać i często się od tego migam, ale lubię mieć porządek. Dajcie znać, czy interesuje Was jeszcze coś ogólnosprzątaniowego w kontekście ekologicznym i zero waste. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku, buziaczki, pa!